Dzień dobry. Kilka dni temu spotkaliśmy się, żeby omówić problem zwalczania chorób grzybowych w rzepaku. Obiecałem wtedy, że następnym razem porozmawiamy sobie o zwalczaniu szkodników łodygowych w rzepaku. Zapraszam. Jak pewnie Państwo pamiętacie, jesień była ciepła, sucha i wyjątkowo długa. Dlatego problemem stały się szkodniki w rzepaku. W tym rejonie od kilku lat mamy do czynienia z intensywnymi nalotami śmietki kapuścianej, mączlików, a także dużym zagrożeniem ubiegłej jesieni był tantniś krzyżowiaczek. Zimy praktycznie nie było, więc trudno mówić o jakichkolwiek stratach w przezimowaniu. W wielu rejonach kraju wiosna przyszła szybciej niż zwykle, a wraz z nią kolejne wyzwania. W obecnych warunkach atmosferycznych niebawem powinien pojawić się chowacz brukwiaczek, a za nim chowacz czterozębny. Chowacze pojawiają się, gdy temperatura gleby osiąga 5 do 7 stopni Celsjusza, a temperatura powietrza 10 do 12. Warto pamiętać, że chrząszcze te są bardzo puchliwe. W chwili zagrożenia zwijają się w kłębek i opadają z rośliny na glebę, gdzie bardzo trudno je dostrzec i policzyć. Najlepszą i najprostszą metodą obserwacji chowacza brukwiaczka jest rozstawienie żółtych naczyń w odległości 20 metrów od skraju pola. Ze względu na miejsce zimowania, chowacz brukwiaczek na ogół pojawia się od strony zadrzewień, nieużytków, natomiast chowacz czterozębny od strony ubiegłorocznych plantacji. Dobrą metodą monitoringu jest wykorzystanie czerpaka entomologicznego. Zabieg musimy wykonać najwcześniej po nalocie szkodników, ale przed złożeniem jaj przez samicę. Wybierając insektycyd, powinniśmy kierować się szerokim spektrum zwalczanych szkodników, działaniem w niskich temperaturach, jak również odpornością na zmywanie przez deszcz. Jaki zatem wybrać produkt? Insektycydem godnym polecenia jest Inazuma 130 WG. Posiada on dwie substancje czynne z dwóch różnych grup chemicznych w formulacji WG. Ten znakomity produkt, sprawdzający się w wiosennej ochronie rzepaku, poradzi sobie ze wszystkimi szkodnikami nalatującymi na plantację, niezależnie od pogody. Po trudnym okresie zimowania, pierwsza ochrona przed chorobami i szkodnikami jest bardzo istotna, żeby zapewnić roślinom dobry start. Każde uszkodzenie w tym okresie osłabia roślinę i może spowodować spore straty ekonomiczne. Do usłyszenia.